Budynek ma krótki życiorys stosunkowo, bo tak naprawdę podwoje, że tak powiem, domu żołnierza zostały otwarte w marcu 1939 roku, a więc 5 minut przed rozpoczęciem II wojny światowej. Trudno jest oczywiście oceniać, dlaczego Niemcy akurat wybrali ten budynek na siedzibę Gestapo i na ten, a więc symbol takiego prześladowania dosłownie w przenośni. Ja bym powiedział, że najgorsze jest to, że my niewiele wiemy. Wiemy, że była siedziba Gestapo. Wiemy, że przetrzymywano i przesłuchiwano tutaj wielu działaczy niepodległościowych. Bardzo wielu. Właściwie każdy, kto został aresztowany, to niemalże obowiązkowo musiał tutaj zaistnieć. Wiemy, że odbywały się tu straszne rzeczy, ale tak naprawdę nie znamy szczegółów, bo Niemcy od przełomu 1943 i 1944 roku skrzętnie zaczęli zacierać ślady po swojej działalności. To brzmi może okrutnie to, co mówię w tej chwili. Używam daleko idącego skrótu, ale stało się i tej przeszłości nie jesteśmy w stanie wymazać. Powinniśmy pamiętać, że tutaj znajdowała się siedziba Gestapo, że tutaj ginęli ludzie, tu byli przesłuchiwani, torturowani, ale nie możemy ulegać jakby presji tego, że to w związku z tym pytanie, co zrobić, prawda? Czy to, że po wojnie, zgodnie z przeznaczeniem, była marketanka słynna, prawda? Myślę o restauracji, prawda? Że była sala widowiskowa, w której odbywała się nie tylko poważna akademia, prawda? Że było wiele innych działań, które, przepraszam, w przekonaniu niektórych nie przystawały do funkcji, to nie miało się tutaj nic dziać. Nie, to trzeba wyważyć pewne proporcje tej pamięci. Ja myślę sobie tak, że obecny profil teatru muzycznego, tak jak na ile go znam, to już nie jest ta operetka, która powstawała w 1956 roku. To już nie jest ten typ teatru muzycznego, jakim był w latach 50., 60., 70., 80. i tak dalej. Ale wystawiacie na przykład Paderewskiego. Prawda? I to, że Państwo pamiętacie te koncerty zaduszkowe, to, że macie Państwo świadomość tego, w jakim miejscu pracujecie, to jest ważne. To właśnie tą pracą, tym profilem działalności, tą pamięcią udowadniacie, że można tutaj pokazywać teatr muzyczny, formę teatru muzycznego, czy spektakli muzycznych, pamiętając jednocześnie o przeszłości.